Wiecie co, to jest kurde chyba jedyna woda w jakiejś sensownej odległości od obozu. A tu nie ma żadnych filtrów. Fuj, fuj. Fuj, fuj, panie dzieju. O, może to. No i co to będzie? Taka bagienna, słomkowo żółtawa. Ale wiecie co, to normalne. I nikomu nic nie będzie od tego. Jak chcecie jak najszybciej zagotować wodę, no to rozpalcie ognisko wokół waszego naczynia. Ja tu nie chcę palić ogniska jakiegoś, żeby przy nim siedzieć. Ja chcę tylko zagotować jak najszybciej wodę, bo mi się strasznie pić chce. Potrzebuję wody na wieczór, żeby się nie odwodnić, panie dzieju. No, a tą wodę z tego bagienka to trzeba ją, wiecie, zagotować, dezynfekować. No. Wiecie co? Jak się ruszam, to jest w miarę ciepło. Ale to jakoś tak, coś tak chłodnawo. Myślałem, że jest jakieś 7-8 stopni, a tu jest kurde 2 stopnie, panie dzieju. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze, nie będzie komarów w nocy. Wyśpię się. To jest wspaniała temperatura. Jest północ. Tak wygląda tu świat o północy. Ciemniej nie będzie. I zimniej pewnie też już nie. Trzeba się jeszcze napić gorącej wody z jeziora, znaczy z kałuży, z bagna. Można iść spać. Jeszcze zapomniałbym. Ponieważ to jest trening przed Alaską, gdzie trzeba się pilnować przed niedźwiedziami grizzly, to mam takie 10-litrowe wiadro stalowe. Tam jest cały mój prowiant. I prowiant trzeba trzymać jakieś 100 metrów od obozu. Nie można trzymać w namiocie, trzeba trzymać jakieś 50-100 metrów od obozu, więc idę gdzieś teraz skitrać to wiadro, żeby się do tego przyzwyczaić. Bo ja w Laponii tak nie robię. Ja w Laponii śpię normalnie z jedzeniem w namiocie, bo tutaj te miśki, które tu są, one są raczej nieśmiałe i nie wpadnie im do głowy takie szaleństwo, żeby się ładować człowiekowi do namiotu. No ale to jest trening przed Alaską, więc trzeba to zanieść. No i druga rzecz, że to jadro jest wodoszczelne, jest stalowe. Ja mam nadzieję, że ono też za bardzo zapachów nie puszcza. Że żaden misiek tego nie wyczuje. No bo kurde, z drugiej strony, jeżeli te miśki tu są nieśmiałe, i nie ładują się do namiotu, ale znajdą takie wiadro 100 metrów od obozu, to może się pokuszą i będzie skucha. Ale mam nadzieję, że nie wyczują, że zapachy z tego szczelnego tutaj zapakowanego w taką klamrę uszczelnionego wiadrosa nie wyczują. Zobaczymy.
Trochę się będę martwił przez noc. Co tam, kurde, z moim wiadrem? Z drugiej strony chyba usłyszę, jak jakiś misiek to żelastwo będzie próbował otworzyć, to usłyszę. I nic nie będę mógł zrobić. Będę mógł tylko słuchać, jak pożera moje jedzenie na 2 tygodnie. To jest prowiant na 2 tygodnie, moi mili. Żebym to, kurde, później znalazł. Położę też tak, żeby nie było widać z drogi dla kładów, bo tu widzę, że mistrzowie jeżdżą kładami. Też mogliby się zainteresować i zanim bym się obudził i sprostował sytuację, to by mi to zabrali. Tak wygląda mój prowiant, kurde. Powinienem go na drzewie powiesić, ale drzewa takie mają wysokość tak ze 2,5 metra. Na nich tu się nic nie powiesi. Jesteśmy w subarktyce. Akurat w tym miejscu nic się nie powiesi.